Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj ponownie u Kazimierza Karwota, żeby omówić jeszcze parę tematów, które się pojawiły przez ostatnie kilka miesięcy. Na początek może opowiedzmy coś na temat oczyszczania organizmu. No, z tych wszystkich terapii, które wiele razy się osoby, które się rozwijają, stosowały, jedna jest jeszcze taka, która pomaga dłuższą terapię stosować naturalnymi takimi sposobami, które można sobie samemu taką miksturę wykonać, prawda? Jest to kilogram imbiru, trzeba obrać, oczyścić, zeszyć na tarce, później kilogram cytryn. Do tego trzeba cytrynę oczywiście trzeba sparzyć, oczyścić i zetrzeć całe. Natomiast do tego trzeba dodać 8 łyżek syropu klonowego i cukru trzcinowego i zostawić to na około 4 godziny i później to albo przetrzeć przez sitko, schować do lodówki, a to co zostanie też jeszcze do herbaty, do wody i pić. Powoduje to... Zaraz jeszcze tak, cytryny w całości z łupinami. Tak. 8 łyżek syropu plus 8 łyżek cukru, czy w sumie 8 nie, tak, łyżek? Tak, osobno każdego. Czyli 8 tego i 8 tego. No. No. I wtedy albo to sobie możecie przetrzeć przez sitko i to bardziej takie będzie mocniejsze, ale to wszystko i tak można zużyć do herbaty czy do wody letniej i pić w miarę jak wam przychodzi, obojętnie można odstawić wszystkie. No bo pij tylko to, prawda? Wieczorem przez tak, szczególnie. I trzeba trzymać w lodówce i trzeba to po prostu używać, bo to nie jest produkt, który się długo przechowuje. Natomiast powoduje to, że grzeje się wątroba się rozgrzewa, a więc robi się miększa i wszystkie toksyny, wszystkie inne zanieczyszczenia w wątrobie zaczynają samoistnie się czyścić. Wątroba najbardziej pracuje w nocy, tak? O pierwszej w nocy. Czyli najlepiej to pić wieczorem przed snem, żeby rozgrzać, a żeby wyczyścić wątrobę. Nie? Jednocześnie pusty żołądek. Tak, tak. No. Natomiast żeby jeszcze by przyspieszyć ten proces czyszczenia, jeżeli są przypadki bardzo trudne, już miałem przypadki na świecie z Norwegii, daleko jeszcze, martwice wątroby, prawda? Więc to już jest terapia, którą muszę zastosować tutaj u siebie, bo to trzeba do tej mikstury jeszcze mieszać pewne olejki, które wspomagają jeszcze szybciej i grzać wątrobę termoforem od 13 do 14. To wtedy ten cykl pracy wątroby się przedłuży dwa razy w ciągu doby i ona będzie bardziej pracować, bo wątroba pracuje, kiedy się ma ciepło. Natomiast jeszcze trzeba zastosować, bo jak wątroba się czyści, a przeważnie osoby, które oczyszczają się, to powinny zastosować oczyszczanie jelita grubego. Bo te brudy wszystkie, które wychodzą, jeżeli nie ma ujścia, to po prostu będą się wchłaniać do organizmu z powrotem. Więc trzeba zastosować jeszcze dodatkową terapię. Jak myjecie rano zęby, prawda, i wieczorem, to trzeba tą dolną część tam też czyścić i po prostu kupcie sobie worek jednorazowy do lewatywy w sklepie medycznym i oczyszczać jelito grube. Znaczy to, nie jednorazowy, tylko... No, lepiej taki jednorazowy to jest najlepsza funkcja, bo albo się zanieczyści, zawsze go można, bo te, które są wielofunkcyjne, no po prostu z tego mojego doświadczenia nie są takie dobre do końca. Mhm. Bo wiadomo, trzeba sobie po prostu taki zwykły, kupić sobie 5 albo ileś, prawda? On tam też trochę wystarczy, a higiena jest inna, prawda? No. Bo się go wyrzuci, prawda? I to jest to. Natomiast jeżeli wątroba już jest w bardzo kiepskim stanie, jeżeli teraz zwrócę uwagę na nowotwory, bo wątroba to też jest filtrem w organizmie. Jeżeli są przerzuty, prawda, bo wątroba filtruje całą krew w organizmie i wtedy zbiera to tam wszystko, te komórki. A nerki? Co? A nerki?
No, nerki też, nerki filtrują, prawda, mocznik. Ale wątroba jest tym głównym filtrem krwi, prawda, filtruje krew. W związku z tym to, co wszystko są komórki nowotworowe w krwiobiegu, kumulują się w wątrobie, a więc trzeba mocno zadbać o wątrobę, a więc trzeba pić wszystkie herbaty odkażające, bakteriobójcze, wszystkie, które wspomagają, prawda, cały układ moczowy i po prostu wątrobę. Natomiast z tych przypadków, które tak ostatnio wynikły, jeżeli nastąpi prawa strona wątroby, dolna, to jest wszystko wątroba związana z emocjami. Natomiast była taka dziewczyna, na imię Paulina, Francji, która wymiotowała krwią i sikała krwią. Po mojej analizie dochodziłem do tego, że został wywołany stres na dziewczynie. Dziewczyna emocjonalnie była tak, taka miała, takie zmiany nastąpiły, prawda, u niej, że po prostu wątroba wrzucała krew do dwunastnicy i do żołądka i wymiotowała. Trzeba szybko pracować. Pracowałem taką techniką na odległość. Szybkość światła leci 300 000 km na sekundę, więc było to bardzo szybkie i bardzo poprawa, uspokojenie. Jest olejek, spokój i uspokojenie, które między innymi dostała. I wtedy pomogłem jej, żeby po prostu odżyła, a głębsza analiza wykazała, że jeszcze miała tam dużo innych jeszcze kłopotów, które trzeba było przedstawić, ale o wszystkich prawach kobiecych jeszcze będziemy mówić. Powiedziałeś, że herbatki bakteriobójcze, no ale przecież mamy też bakterie jelitowe, co z tym? Natomiast bakterie jelitowe to jest wrotycz. Natomiast trzeba sobie samemu nazbierać, prawda, szukać go i on jest bardzo dobry na jelitogrubę, na pasożyty. Natomiast jest jeszcze, w Polsce jest trudno dostępne, ale ja to ściągam, jest wyciąg z lupiny orzecha czarnego. To jest też na pasożyty jelitogrubego. Ale to jest to na spirytusie. Nalewka orzechowa. Tak, no to jest nalewka. Proste do zrobienia. Tak, dobrze. Ale ja dla mojej córki ściągałem też, ale bez alkoholu. Jest dla dzieci bez alkoholu. Natomiast jeszcze inną techniką, w ogóle jeżeli mówimy o pasożytach, to jest badanie. Badanie systemem Viola i ja mam u siebie urządzenia, generatory, które to częstotliwości się szuka. Osoba, fachowiec, który to robi, oznacza, jaka to jest, po łacinie, jaka to jest nazwa tego pasożyta, jaką ma częstotliwość w manohercach lub mikrohercach i wtedy się to kasuje. Tutaj mi pod moją asystą, pomocą, prawda, zalecenia, co dalej robić. Znaczy w kilohercach, nie w nanohercach. Tak, kilohercach. Ale ja pytałem też, bo zrozumiałeś, że chodziło o pasożyty w jelicie. Mi chodziło o te bakterie tak zwane trawienne. Bo wczoraj rozmawialiśmy też o probiotykach. Tak. I jak te bakterie odżywiać? Natomiast żeby stworzyć prawidłową florę bakteryjną, trzeba do organizmu dostarczyć albo EM, a więc mikroorganizmy, które wytworzą prawidłową florę bakteryjną, albo probiotyk już mikroorganizmów, prawda, które, a mikroorganizmy to EM, to jest nasza odporność i system imunoodpornościowy. Przez to trzeba tym zająć. No. Mhm. Czyli to mieliśmy wątrobę, mieliśmy jelito, to teraz nerki. No, z nerkami to jest tak, nerki regulują ciśnienie, prawda, też z wątrobą, współgrają obydwa te narządy. Prawda? Jeżeli następuje ta infekcja dróg moczowych, to wtedy te nerki też już nie filtrują tak tego mocznika i w organizmie jest dużo wody. Osoby, które są takie, prawda, trochę więcej mają
tego... Kilogramów. Kilogramów, to wtedy mają tendencję do tego, że nerki nie pracują. Kręgosłup może w dolnej części boleć i to są wszystkie dolegliwości związane z nerkami. Natomiast nadnercza transformują energię. I żeby to udrążnić, żeby uruchomić bardziej nerki, to trzeba nerkom dostarczyć po prostu doładować je. Trzeba pracować energetycznie nad nerkami, żeby otworzyć je, żeby zaczęły pracować. No dobrze, ale zamiast energetycznego, może nie zamiast, tylko dodatkowo do tego energetycznego oczyszczania, co jeszcze możemy, jak wspomóc oczyszczanie? Możemy zastosować sobie, niektórzy może wiedzą, ocet jabłkowy, naturalny, pić, prawda? Na to, że wszystkie kamienie w nerkach, które coś tam się znajduje, a wiadomo, w wodzie mamy dużo kamienia, to wtedy się będą one czyścić. Natomiast są jeszcze olejki, które między innymi pomagają przy infekcjach dróg moczowych i nerek. Między innymi to jest złodzieje, taki TIF. Między innymi... Olejek taki się nazywa. A powiem dlaczego się tak nazywa, prawda? Na to, że w XVII-XVIII wieku, jak była zaraza Francji, ludzie umierali, to Czech złodziei okradał trupy. I król kazał ich złapać, dlaczego nie umierają. No więc oni byli handlarzami olejkami i właśnie pili ten olejek. I ten olejek jest bakteriobójczy, grzybobójczy, odkwasza organizm, dezynfokuje i nie dopuszcza żadnej infekcji. On się składa z goździków, cynamonu i jeszcze tam kilka takich, które nie są powiedziane, prawda, albo... Czustka. Jak czyścimy czustkę? No, czyste trzeba dostać enzymy. Wiadomo, że w społeczeństwie większość społeczeństwa wszystko je przetworzone, prawda? Czystka potrzebuje wszystkiego naturalnego i surowego. A więc dostarczyć czystce zielone, jakieś soki. Koktajle zielone. Tak, zielone koktajle. Wszystko to, co jest nieprzetworzone, niepoddane takiej termicznie, jak 40%, 40% temperatura jest, to jest jeszcze w miarę dobre, prawda? Przez to, jak się robi obojętnie co, to żeby to nie robić tak na... Na gorąco. Na gorąco, żeby to czyli było. Czyli żywe jedzenie. Tak, żywe jedzenie. Zobaczmy na to, że jedne osoby były, które piją lub w ogóle jedzą nic nie przetworzone. Same zielone, same surowe. Tak. Natomiast z mojej wiedzy też nie jest to właściwe do końca. Zobaczmy na to, że więc tłumaczę im, żeby sobie to jednak troszkę podgrzali, żeby to było tam te 20 stopni temperatura. Żeby to było trochę ciepłe, prawda, letnie choćby, bo zimne nie jest odpowiednie dla organizmu, prawda, więc te wszystkie takie sobie wychładzają, a poza tym trzeba zwrócić uwagę, że jednak te warzywa czy owoce mają jakieś tam drobinki pasożytów, prawda, i moja Izabela stosuje coś takiego, że wkłada wszystkie warzywa czy tam do wody, prawda, do miski. Tu jest takie urządzenie, co tu stoi, prawda, jest ozon i taka kulka i tam się wkłada i wszystko tam jest ozonowane, prawda, więc to jest bardziej już takie prawidłowe, można powiedzieć. Czyli wokół tych owoców ozonuje się powietrze, ta, i powierzchnia wtedy jest odkażona. W wodzie i wtedy te owoce czy warzywa są bardziej czyste, prawda. U mnie w moim gospodarstwie to jest pomieszczenie, w którym wszystkie warzywa, czy na zimę chowane do piwnicy są ozonowane, prawda? Więc większa jest możliwość, że się nie będą psyły. Rak, nowotwory. No, to jest bardziej temat, że na to, że ja, Kazimierz, byłem uczniem amerykańskiego Karla Simontona, psychosomatyczne leczenia chorób nowotworowych i jak później zacząłem pracę, to jest już tak ponad 8 lat temu, z olejkami Young Living, więc tam też są olejki, które między innymi pomagają przy tych trudnych przypadkach nowotworowych.
Natomiast doszedłem podczas mojej techniki i pracy nad tymi technikami, że potrafię, albo nie ja potrafię, moja świadomość, tylko nadświadomość, którą dostaję informację, że mogę przeprogramować program komórkowy na poziomie kodu DNA, a to jest całkowite wyleczenie. Przez to zajmuję się takimi przypadkami. Niektóre dostaję takie przypadki, które są bardzo trudne, które mają już tam policzone dni, prawda? Ale jak sami wiecie, że wszystko jest możliwe. Nie ma, jest zero ograniczeń. Jeżeli będzie człowiek nieograniczony, to a osoba, która będzie miała ze mną kontakt, a jeszcze do tego będę miała świadomość taką świetlistą, prawda, to nic nie ma. No dobrze, no to w przypadku, gdy taka osoba się do Ciebie zgłosi, natomiast jeżeli ktoś by chciał samodzielnie sobie pomóc, wesprzeć uzdrawianie z raka, tak, to co może zrobić? To może zrobić sobie na początek, trzeba oczyszczać jelito grube, a więc lewatywa, to jest podstawa. Natomiast w późniejszym czasie niech sobie ta osoba zbiera swoją własną urynę, a więc mocz, do butelki, a będzie miała 1,5 litra uryny, to robi lewatywę z tego. Ze względu na to, że naukowcy badali i w moczu, a szczególnie jeszcze odparowanym 50%, znajdują się antyneoplastony, to są pochodne pepydy, które powodują przeprogramowanie też komórek nowotworowych. Między innymi komórek, które niszczą nasz organizm. A więc nie muszą być to jedne komórki nowotworowe, mogą być jakieś niewłaściwe inne komórki, które po prostu człowiek jest mniej zdrowy niż powinien być zdrowy. Tylko lewatywy te, czy coś jeszcze? No i trzeba jeszcze na to, że wątrobę odbudować, to trzeba wszystko, tak jak powiedziałem wcześniej, pić naturalne soki, naturalne, ekologiczne i dużo błonnika, żeby toksyny, które i komórki, które likwiduje się w organizmie, żeby miały ujście, prawda? I błonnik wchłania wszystkie nieczystości, jest taką miotłą w organizmie. Stawy. A stawy, tu jest ze stawami to, że osoby, które na przykład są 25 lat wegetarianami, ale przedtem jadły mięso i stawy im tam chrząpią, prawda, i tam mają bóle w stawach powodowane, to jest na to, że jak się gotuje czy piecze tam mięso, to wytwarza się kwas moczowy. Kwas moczowy wypycha śluz w stawach, i wtedy zaczynają się kłopoty z, a więc wszystkie choroby, które lekarze nazwali cywilizacyjne. Cywilizacyjne, albo tam, prawda, określenia odpowiednie, medyczne, powodowane są między innymi tym, że jest wyparta, prawda, ten śluz przez kwas moczowy. Czyli przez jedzenie mięsa. Tak jest. Serce. Tak, no serce to jest fenomen. Ostatnie badania wykazały, że serce nie tylko jest tym jednym sercem, ale że serce ma wiele funkcji serc. A więc jest wielofunkcyjnym, można inaczej powiedzieć... Narządem, tak. Bardzo, bardzo funkcyjnym. I jeżeli na przykład jutro sobie zaplanujemy, że będziemy pracować rękami ciężko, to ten komputer, to serce będzie dał wszystkie właściwości do tych rąk, prawda? Bo te ręce potrzebują tego. Jeżeli będziemy biegać, to wszystko będzie serce zapotrzebowanie dawało do nóg. A więc jest to organ, który nie wymaga leczenia, tak powiem. Natomiast jeżeli osoby mają wysokie ciśnienie, to powinny zrozumieć to, że wątroba jest filtrem, a tu jest silnik. Jeżeli filtr jest zatkany, no to logiczne, że rośnie ciśnienie między filtrem a silnikiem. A więc trzeba oczyścić silnik, wątrobę. Tak, filtr. No i wtedy
silnik serca będzie chodzić sobie na piątym biegu. Tak, ale jeżeli już ktoś ma problem z sercem, to co może zrobić, żeby je wspomóc? Jeszcze powiem. Lewa komora serca odpowiada za psychikę. Prawa komora serca odpowiada za miłość. A więc, jeżeli my, nie ma tej równowagi między tymi przystawkami, to znaczy, że przeważnie ta lewa komora, psychika, a więc pobudliwość, zaczyna, prawda, być nierównowaga. Więc można sobie pomóc, robiąc kilka oddechów i zacząć pracować przeponą, pracować sobie głębokimi wdechami, prawda, żeby po prostu zacząć masować. Przepona mogłaby sobie pomagać serduszko, żeby łatwiej chodziło i dużo pić rano wody. Rano wody. Mhm. Teraz sprawy kobiece. No, natomiast powiem wam tak, z wszystkimi tymi sprawami jest bardzo duży temat, bardzo dużo dziewczyn, kobiet. Natomiast ja wam powiem wam tak, że zrobię taką analizę i tak powiem, jak będziecie, jak będą mnie słuchać kobiety lub dziewczyny, to a mają taki kłopot z sobą, to będzie wiedziały, a ja wytłumaczę, jak do tego podejść. Natomiast jak robię analizę, jak jest infekcja dróg moczowych, jak jest blokada jajników i dziewczyny mają nieregularny okres, jest obniżony poziom tarczycy, a brakuje estrogenu, to przed okresem jest bardzo na podbudliwość, bo tego hormonu brakuje. Natomiast i wtedy zaczyna co się dziać. Ta lewa komora serca to jest psychika, żołądek i dwunastnica, a więc zaczynają się kłopoty w późniejszym czasie, po iluś tam latach, że ta nadpobudliwość przerasta w inny stan, prawda. Natomiast trzeba najpierw dostarczyć do organizmu, zlikwidować tą po prostu infekcję w organizmie. Później trzeba uregulować tą gospodarkę hormonalną. Są takie kilka specyfików, które to robią przy mojej pomocy. I wtedy terapia trwa około pół roku. I po tej terapii jest możliwe, że dana przyszła matka, bo ja mam ten rozdział bardzo szeroki, że pary, które się do mnie zwracają o pomoc, a chcą mieć dzieci, to wtedy jak zajdą w ciążę, to ja mam prezent. Przywożą mi drzewko i ja tam na dole sadzę las na mojej posesji. No. No to z twoją pomocą. Natomiast jeżeli ktoś chce w domu sam sobie pomóc, to co może taka kobieta zrobić? No to musi po prostu zdrowo się odżywiać. To jest pierwsza sprawa. Żeby zlikwidować to, wszystko to, co po prostu spowodowało, to jest to, co wkładamy do buzi i pijemy. A więc trzeba zrezygnować albo wziąć głęboki oddech do tego, co kupujemy, prawda, w sklepie, więc szukaj tej zdrowej żywności i zdrowego jedzenia, bo to jest podstawą i dużo błonnika, żeby błonnik oczyszczał organizm. To jest podstawą w ogóle zdrowego stylu życia. I być wegetarianką, jak można. Rozmawialiśmy o takim olejku o nazwie Sakra. Co to jest ten olejek? Tak. Skąd pochodzi? Natomiast Sakra Frankensis to jest ten olejek. Natomiast ten olejek jest datowany około 5000-7000 lat do tyłu. Twórca tej firmy Young Living, Gary Young, 7 lat starał się, aby w Somalii kupić ziemię i wybudować destylarnię. I w tym roku, prawdopodobnie w grudniu, dostanę ten olejek. Ten olejek nazwany został już tyle tysięcy lat temu jako sakra, jako święty, ze względu na to, że miał niezwykłe właściwości. Między innymi, jeżeli robi się terapię i
ta część tylnej głowy, następuje namaszczanie, które wykonuje. Powoduje to, że uruchamia się przystawka i szyszynka, a jak uruchomi się te dwie organy, to dotlenienie, dokrwienie i świadomość wyższa do umysłu, a więc można, jeżeli osoby już się zajmują, prawda, jakimś jasnowidzeniem i coś widzą już, przyspieszy moment wejścia w czasoprzestrzeń i pomóc, prawda, innym uświadomość wtedy bardzo szybko rośnie, wtedy diagnozy, czy analizy, czy pomoc na poziomie pracy z kimś jest bardzo, bardzo szybka i pomocna. Mhm. Ale jaki jest mechanizm działania tego olejku? Ten mechanizm... Jak to działa, że to przez skórę wchodzi, przez czaszkę, no jaki to ma sens? To ma... No to jest... Takie ma właściwości. No to ja mogę to... Osoby tylko te, które doświadczyły to, prawda, to mogą to o tym określić. Natomiast jeżeli... Ja mogę to określić inaczej. Jeżeli ktoś pił ayahuaskę, to to jest coś takiego, że ten... Jak widzieliście ayahuaskę, to widzieliście ten obraz cały przed sobą. A przy tej terapii zaczyna się to uruchamiać i możecie mieć coś takiego. Z jednej strony macie firankę, tak jak w ayahuasce. Macie i zaczynają się pojawiać różne frakcje wymiarów, różne kolory. Tam wszystko się pojawia, już zaczyna się ruszać. Natomiast jak to... znika, to pojawiają się jakieś hologramy z życia, albo przeszłości, albo informacje przyszłości, jak nastąpi, jakieś niewytłumaczalne, że sytuacje życiowe, prawda? A więc dając jakiś wzgląd, że coś może nastąpić, czy coś było. No dobrze, tylko teraz tak. Tych wymiarów jest mnóstwo, a nasz tutaj poziom fizyczny jest jeden, więc jaką mamy gwarancję, że to, co się pojawia, ma jakikolwiek sens dla nas tutaj? Przecież to mogą Zgadza być w ogóle tak. bzdura. Więc powiem wam tak. Kazimierz od początku swojej pracy nad sobą, teraz jestem 14 lat od 2001, przedtem 15 lat wcześniej, zacząłem studia ucząc się wszystkich technik psychologicznych. Żeby rozpracować własną psychikę, bo jak rozpracowałem własną psychikę, to niczego nie tykałem. Obojętnie co mi się pojawiało, czy widziałem, to ja w nic nie wchodziłem. Bo to wszystko są pośrednie jakieś frakcje, tak jak wspomniałeś, innych wymiarów, które po prostu są nieodpowiednie. Nie należy tego tykać, nie wchodzić. Można to widzieć, oglądać, ale nic z tym nie robić. Bo tam można się zanurzyć i zgubić się w ogóle. I koniec już jest przewalone. No. I już jest, nie ma możliwości już odwrotu. Wtedy możemy mieć kłopoty. Znaczy ktoś musi pomóc wtedy. Tak, wtedy ktoś musi pomóc oczyścić. Miałem wiele takich przypadków, tutaj mówiłem ci. Natomiast przez to Kazimierz się od nikogo nic nie uczył. Nie chodził na żadne warsztaty, na żadne sesje. Ja wszystko, swoją wiedzę posiadam od źródła, a więc od jam jest. No i to jam jest, jakby wszystkie osoby mnie się pytają o tym jam jest, jak do niego usłyszeć, albo jak dojść, albo jak zrozumieć, czy to, co jest jam jest, to jest prawda, prawda? Więc ja opowiem wam opowieść. Na początku opowieści mały pluszowy króliczek zapytał inną zabawkę. Starego, mądrego konia ze skóry. Co to znaczy prawdziwy? Czy się to dzieje za jednym zamachem, tak jak nakręcanie? Dopytywał się pluszowy króliczek. Nie, to się nie dzieje za jednym zamachem. To trzeba się stać. Przez to rzadko udaje się tym, którzy mają ostre kanty, którzy łatwo się tłuką, albo na których trzeba szczególnie uważać. Zanim staje się prawdziwy, większość blizn ma spacerowanych. Większość sieści masz wygaskaną, a czy ci odpadną, łapki ci się obrysują i ogólnie złachmaniejesz. Ale kiedy jesteś prawdziwy, nie możesz być już brzydki, chyba że dla tych, którzy tego nie rozumieją. Przez to
Kazimierz jest prawdziwy. I wiele osób pyta, no to powiedz, jak do tego jam jest, prawda? Jam jest, nie ma formy. Nie można tego napisać, nie można tego określić, można to czuć, prawda? Przez to ten dom został nazwany Dom Światła Miłości. A więc Kazimierz reprezentuje bezwzględną, bezwarunkową miłość. A więc dając to, rozwijając się w środku, po moim przejściu tym wszystkim i po jeszcze późniejszym, jak się uruchomiło pole Merkaba, które zanikło i pozostaje w spirale, a spirale się powiększyły i powstał torus na sercu, a torus, jak sami wiecie, jest wszechświat, jest wszędzie, we wszystkim, jest niemożliwością, ogarnia wszystko, prawda? Przez to, jakby wracając do tego jam jest, to właśnie jest ta cząstka tego czegoś. Tego, którego wszyscy szukają. No dobrze, ale załóżmy, że jest jakiś taki bardzo subtelny oszust, który się podszywa pod tego jam jest i ci tutaj coś tam projektuje, że to jesteś ty nim. No, ale może takie coś być? Może takie coś być. Tylko wiecie co, jeżeli sprawdza się, możemy sprawdzić, czy to jam jest prawdziwe, prawda? Ale niczego nie można, nie może nikt się podszyć pod to, jeżeli na przykład moja wibracja po badaniach ma wibrację jak rozszczepienia jądra komórki, to kto coś, albo jaka informacja, jaka energia może zbliżyć się w moje biopole, prawda? To wszyscy, a ze względu na to, że wszystkie struktury, jak Aleks powiedział, chciałyby coś czknąć, prawda? A na tych poziomach wyższych to po prostu bezwzględem, bezwarunkowa miłość, to dla nich to jest trucizna. A więc oni nie mogą tu wejść i coś dać, coś zmanipulować, coś przekręcić, bo tego się nie da. No to w takim razie dusza. Czym jest dusza? No, dusza jest jest energią wielowymiarową, jest tak wielowymiarowa, że nie można tego objąć, czy nazwać, czy jeszcze czymś wszystkim. Natomiast ma wiele funkcji. Ma wiele funkcji, między innymi ma swoją świadomość i nadświadomość. Jeszcze to, co my mamy, to ona też ma. Czyli jest dusza i jam jest. Jam jest. Plus dusza. Plus dusza. Czyli ty nie masz duszy. Bo ty masz jam jest. Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. No. Że ta energia, która się transformowała, prawda, się wszystko, co było na poziomie duszy, karmicznie albo negatywnie, było spalone. A więc było przetransformowane. Można inaczej jeszcze, prawda? Przez to człowiek stał się już wolnym, a więc nie jest pod kontrolą. A więc już zaczyna robić wszystkie to, co doświadcza, jam jest, tu i teraz. A więc nie ma przeszłości, przyszłości. Jest tu i teraz. Tu jestem i to jest to. A więc nie zwracam już uwagi na to, co było, co będzie, tylko to, co jest dzisiaj, prawda? A więc jam jest, same kreuje już we mnie to, co następuje później. A ze względu na to, że moje ego małe, albo moje może zagrać, no, mogę... Znaczy, no bo ego tak czy inaczej masz. Tak, ale no. Mogę grać tylko. No. Ale już mi nie zaświruje, prawda? No. Nie zrobi czegoś takiego nieodpowiedniego, prawda? Bo to jest niemożliwe już po tym wszystkim. Bo już to takie przerobione, że ono nie może już dominować, prawda, u mnie. No powiedzmy, dobra. To w takim razie w ten sposób. Jeżeli, tak jak powiedzieliśmy, nie masz duszy, to czy jest możliwe, że jakaś obca dusza wskoczy w ciebie? Nie, też nie jest możliwe. Dlaczego?
Bo wtedy ja bym był inny. No okej, okay, ale co cię zabezpiecza przed czymś takim? No ta bezwzględna, bezwarunkowa miłość. Ale bezwarunkowa miłość akceptuje wszystkich, włącznie z tymi złymi. Tak, ale to, co jest przede mną, to wszystko eliminuje. To, co stworzyłem. To, co jest zmiana cała sieci energetycznej, która po mnie nastąpiła. Więc ten torus powoduje wielowymiarowość wokół siebie całego. No to czym jest w takim razie ta sieć energetyczna, tym torus? No to jest twór bardziej gęsty niż jam jest. No tak. Ale czy ten torus ma jakiś związek z tą gęstością, w której jest dusza? Nie. Nie ma. Nie ma. Nie ma. No, jeśli nie ma, no to jak może zabezpieczać? No, nie ma. No, musi mieć jakiś związek. No jest to jakiś mały, bo po prostu przez tą transformację jestem dopiero na początku drogi. Bo to nie jest jeszcze, ja się cały czas rozwijam, prawda? I to nie jest tak. A więc prawdopodobnie to, co ty przed chwilą powiedziałeś, to ja jestem na tym etapie, prawda? A więc nie można tego zrobić, przeskoczyć aż do źródła zaraz. Można to zrobić, ale trzeba przejść przez te wszystkie furtki, prawda? Nie zostawiając tam, tylko przechodząc. A więc to, co jest teraz, to u mnie jest tym etapem dalszego rozwoju, dalszego przejścia dalej. A więc czym bardziej będę zaświadczał tego Boga w środku, tym bardziej będzie rosło u mnie, jam jest wyżej. Czyli można powiedzieć odwrotnie, im bardziej ten Bóg będzie doświadczał tego świata poprzez twoje ciało, tak, to tym bardziej no, będziesz wzrastał, tak, w ogóle wszyscy tak, będziemy wzrastać, no, tak, w umiejętności tego doświadczania. Tak, tak. I to ego wtedy będzie się uczyło, że nie warto dominować. Tak, tak. I wtedy to już nie ma możliwości, prawda? Znaczy możliwość zawsze jest, tak, ale się nauczy, że nie warto. Tak, no, tak, nie warto. I no, wtedy, prawda, wchodzi się na te poziomy wyższe, prawda, coraz bardziej, a na to, że po wszystkich tych paru miesiącach informacji, czy telefonicznych, czy maili, wszyscy do źródła. Wszyscy już mają dosyć tego nieprawdziwego świata, tego wszystkiego. Wszyscy Kazimierz do światła, do źródła. I wszyscy są, czekają na jakąś zmianę bardzo szybką. Może zanim tam to jeszcze, ale czy to jest dobrze? Przecież urodziliśmy się tutaj na Ziemi, żeby doświadczać tej Ziemi, a nie uciekać gdzieś w kosmos. Nie, no nie będziemy uciekać. Bo jest napisane tak jak nie w niebie, tak i na ziemi, prawda? A więc możemy stworzyć Eden tu. No bo niebo, nie musimy uciekać. Niebo jest w nas. Tak. W niebo jest w nas. A więc możemy stworzyć Eden tu. Przez to ma nastąpić to, co ma nastąpić. Przez to nie będzie produkcji zwierząt, zabijania zwierząt, nie będzie. Wszystko się odrodzi w nowym formie, w nowym innym świecie. A więc nie będzie już tego, co za ileś tam dziesiątków lat. Ale jeszcze taka rzecz. Moim zdaniem jest pewne mylenie pojęć. No, jeśli chodzi o to wznoszenie się, że to tak naprawdę się nie wznosimy nigdzie, tylko bardziej jesteśmy sobą. Tak, zgadza się. I to jam jest, to jest bardziej uświadamianie sobie tego, kim naprawdę jesteśmy, tak, a nie, że się wznosimy gdzieś tam. Ale takie określenia zostały. No, ale to określenie jest bardzo kłamliwe. No tak, 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 tak. Zgadza się. Tak, i co tutaj masz? No tam, natomiast ja sobie tam wypisałem to, co mi tam. Wielu z was, którzy posiadacie transcendentalne i międzywymiarowe bądź duchowe wyczucie siebie, może odkryć, że jest na drodze do szaleństwa albo destrukcyjnych zmian, bardzo szybkich. I nastąpi bardzo szybki na licznych poziomach z zadziwiającą prędkością. I misja będzie globalnym, samowolnym upadkiem, który nikt się nie spodziewa.
I ci wszyscy, którzy teraz tak dążą do tego źródła, odkryć to, co my przed chwilą żeśmy powiedzieli, prawda? To między innymi jest to, że ludzie stają się tak jak ten prawdziwy króliczek, prawdziwi, prawda? A więc ten człowiek zaczyna odkrywać siebie na nowo, że kim naprawdę jest. Globalnym upadkiem, upadkiem czego? Tego wszystkiego, całego starego systemu. Tego wszystkiego, które rządzi nami. I gdy ten upadek nastąpi, to co wtedy, jaki efekt tego może być? Przez to trzeba zwracać uwagę na siebie i wspierać się wszyscy razem. Nie będę to łatwe, ale ci, którzy zbliżą się bliżej siebie, a więc tego prawdziwego ja w środku, razem w grupach, czy w jakimś kolwiek, czymkolwiek by to mogło być, zaistnieć, prawda, sobie pomogą. Bo będzie to bardzo trudny okres. Przez to, poprzez Aleksa, w późniejszym czasie, prawdopodobnie na drugi rok, a ja już teraz mogę powiedzieć, że jak będzie tym tematem zainteresowani osoby, to w każdy pierwszy weekend miesiąca będzie można moją sesję wykładów albo informacji przekazać. Dobra, przejdźmy teraz do innych tematów. Opowiedziałeś mi o czymś takim, że podlewałeś pomidory specjalną wodą. No tak, no. Ja mam tu gospodarstwo ekologiczne, przekształcanie jest, no i tu jest 10 arów warzywnika. I zawsze stosuję tak wszystko, żeby było mikroorganizmy, żeby było zdrowe, prawda, dobrze rosło. No ale wpadłem na pomysł, no, skoro mam taki potencjał energetyczny, może coś z wodą zrobić, prawda. No to dobra, no to zacząłem próby robić z wodą i analizowałem sobie to według skali Biovisa. Jaka ta woda ma? Ta butelka ma potencjał, nalałem wody, później potrzymałem tą wodę, później zostawiłem, tak to stało i analizowałem to przez ileś tam tygodni, jaki potencjał tam ma woda. Jak później, jak już skala była tak około 1500 do 2000 skali w Biovisa, to zacząłem to podlewać. Nie wiem, słoik jeden tylko, prawda, no i podlewałem dwa krzaki pomidorów. No tam jest, trzeba było zamieścić, jak zdjęcia porobiłem tych. Kwiatostan tych pomidorów był przeogromny, no ogromnie, wszystkie nie były zapłodnione, prawda, że wszystkie pomidory były dojrzałe, ale było ich ogromnie, no z 60 sztuk pomidorów na jednym kwiatostanie, prawda, no niesamowite. Prawda? Później zrobiłem takie małe próby, jeszcze trochę, bo tam dużo miałem pomidorów, co były do suszenia. No, takie niskie pomidory, takie długie. Więc ja tam próbowałem, robiłem takie zawsze doświadczenia, robię, bo pryskam pomidory, żeby były zdrowe, żeby różnych tam nie było pleśni, czy nie psyły się. Natomiast też zacząłem, też rozcieńczyłem wodę i pryskiwaczem pryskałem pomidory. Natomiast no, efekty były bardzo duże, bo to jest folia ma NR, prawda, 15 na 7,5, to gdzieś tak może ponad 200 kilo, 250 kilo pomidorów zebrałem, prawda. I to się 120 ususzyłem, resztę przecięli, tam klienci, prawda, osoby, które przyjeżdżają na agroturystykę też tutaj, to sobie tam zawsze zjedzą, jeszcze teraz są pomidory. No. I wszyscy się dziwią, dlaczego te pomidory stoją i się nie psują, prawda. Po prostu wszystko jest tak zrobione tutaj przeze mnie, tak poorganizowane, żeby wszystko było czyste. I trwałe. Tak, i trwałe. Kolejny temat to pszczoły. Masz pszczoły. No, posiekę mam, no. I wiemy z ostatnich miesięcy, czy nawet lat, że na świecie dużo pszczół ginie. Co na ten temat? No jest to bardzo, tak, ja tam mam takie doświadczenie, prawda, że
No teraz mam 15, tak na drugi rok będzie 20. Uli certyfikat tam ekologiczny też się w trakcie jest. Natomiast pszczoły mają różne choroby. Między innymi jest waroża, to jest taki roztocz, taka, można powiedzieć tak, wsza. I ona wchodzi do komórek, gdy pszczoły, larwy zasklepiają na 9 dzień, młode pszczoły, to wtedy ona tam gryzie tutaj. I wtedy, jak inwazja jest, to jest już takie deformowane krzydełka mają. Natomiast z tymi różnymi chorobami, takimi naturalnymi, fizycznymi, bo tam jeszcze kilka jest, grzybica i jeszcze, można sobie poradzić. Natomiast te cywilizacyjne choroby, które powodują, że te pasieki giną, jest powodowane tym, że pszczoły mają taki radar w sobie, jak ten ul stoi tu, a ja go przestawię metr dalej albo pół metra, to te pszczoły na drugi dzień nie przylecą tam, tylko przylecą w to miejsce, które... I nie trafią. Tak. A więc mają bardzo rozwinięty ten radar, który kieruje, gdzie mają lecieć. Natomiast powodowane to jest wszystkimi tymi zmianami fal radiowych, komórek, teraz jeszcze z powietrza, co zrzucają i to one giną. Natomiast ja zrobiłem taki eksperyment na teraz. Można by to tam zobaczyć kamerą, ale żeby żywotność pszczół, żeby one były zdrowe, żeby miały potencjał jakiś tam, żeby eliminować ten czynnik atmosfery, prawda, to zrobiłem takie płytki. Te płytki są między innymi taka, która tam leży, to woskowa płytka. To jest płytka, tak jak pszczelarze używają do ula, jest to węza fachowo w literaturze. Natomiast i wtedy ja to składam kilka takich, programuję to, daję tutaj parę kropelek olejków i zakładam to specjalnie na ramki i tak to zostawiam. I robiłem próby w tym roku przed podkarmianiem i zobaczę, jaki efekt będzie na wiosnę. Ale z tego, co teraz widzę, że jest bardzo silne są rodziny. Siła pszczół jest duża i bardzo dobrze w tym teraz już zimują, już odpoczywają, prawda. Czyli główna przyczyna to są telefony komórkowe. Tak, telefony sieci komórkowych. Przez to moja pisieka jest tu przy lesie, więc tutaj nie ma takich. Jest on Brzoziński Park Krajobrazowy, znajduje się na dwóch województwach, więc później wjeżdżam do lasu, więc tam też są takie czynniki eliminujące te fale. Bo nie ma nadajników. Tak, nie ma nadajników takich. Inny temat, poszukiwanie skarbów. Ojku, no to tam różne były tematy, prawda, poszukiwanie skarbów tam różnego. No ja mam różne takie informacje, prawda, poszukiwanie czegoś. Pierwszą informację o poszukiwaniu dostałem korespondencję, prawda. Jestem w domu, dostaję korespondencję. Po wszystkim wyjeżdżam na Morze Śródziemne, najpierw do Grecji, do Aten. Później dostałem przekaz od przyjaciela, którego tam znalazłem. Bo to wszystko było połączone łańcuszkiem. I ten cały, w ogóle to, co się działo, to nie było tym celem, co później. Wyjechaliśmy na archipelag i powiedziałem, na którą wyspę mamy, na której wyspie. Okazało się, że jak wysiedliśmy, że już nie ma powrotu, prawda? Wyspa najdroższa na tym archipelagu. Mój przyjaciel Marek, mówię mu, idź tam, zapytaj, czy tu gdzieś nocleg dostaniemy, prawda? Mówi, wszystko pozajmowe, bardzo drogo. Ja mówię, no to poczekaj. Powiedziałem mu, że tu jest taka droga betonowa. No, powiedział, tutaj takiej drogi nie ma. Zapytał, jest. No dobra, idziemy tą drogą.
Wyszliśmy na górę, na górze był klasztor. Tam powiedziałem mu, żeby przedstawił mnie, kim jestem. Według tych ich wierzeń, wiary, osoby takie są bardzo honorowane. I powiedziałem mu, żeby zapytał, czy mają tu gdzieś nocleg. I informacja przyszła, nocleg został przygotowany. Czekaliśmy na was. No więc poszliśmy tam, wszystko było, bo to była zima, ciepło, tak w miarę, prawda. Marek dostał strawę jakąś tam, ja się napiłem. I do mnie przychodziły zaraz informacje. Weszliśmy i zacząłem szukać. Dostałem tak przekaz. Przyszliśmy w takie miejsce, gdzie usiedliśmy i było pełno kryształów. A między tymi kryształami rosły takie małutkie, kolorowe kwiatuszki, jakieś roślinki. Taki mikro świat, taki no niesamowite, bajeczny. Jak usiedliśmy na tych skałach, to normalnie się lewitowało, tak? Tak, żeśmy byli wzruszeni, ciarki przechodziły, wszystko, jeżyły się włosy. No i po tych wszystkich informacjach, bo pierwszy krąg był tego pola, źródła, epicentrum złoża kryształu górskiego, które znalazłem. I później, gdzie znalazłem to złoże, nie wchodziłem bliżej, bo tam jest taka silna wibracja, że u osób, które się zbliżały, co tam się Marek dowiedział, palił się system nerwowy. Więc wieczorem przedstawiło się dwóch mędrców, założycieli tego, można nazwać to czakramem energetycznym, na to, że to było zabrudzone. Ja byłem wysłany, żeby to oczyścić. W nocy transformowałem się do tego złoża i oczyszczałem to złoże. Rano Marek dzwonił, że wodolot będzie, a my jesteśmy na szczycie góry. Kiedyś ja się materializowałem do połowy. Gdy wróciłem z powrotem, nie mogłem uruchomić dolne części ciała. Moje nogi były, ale nie mogłem nimi ruszać. I był taki mały kłopot. No ja mówię, Marek, to leć ty pierwszy, a ja za tobą. Oprócz tego jeszcze w plecaku już miałem bryłę, prawda, kryształów wrzuconą. Ale ty to wykopałeś? Nie, no leżały, no. Leżały pełno, prawda? No to... To wziąłem taką, co można było wziąć do plecaka. No dobrze, no ale to jakie tu poszukiwanie, skoro to leżało na wierzchu? Tak, ale to nie było to epicentrum. Aha. To było to, że na to, że moje informacje były takie, że to, co jest, to nie jest to, co jest prawdziwe. A czyli ty wziąłeś to nieprawdziwe? No to znaczy, to było nie z tego epicentrum. To jest też kryształ, prawda? Czyli taki byle jaki. No, taką skałę kryształu. A te epicentrum tam było, to jest źródło, prawda? Więc to transformowało energię do planety i oczyszczało. No i wtedy Marek leciał na dół, jak przyleciał, byłby mokry, a ja po prostu tak stanąłem za nim, jak teraz tu siedzę, prawda? I on powiedział, jak ja to robię. Przez to ja mówię, ja nic nie robiłem, ja tu normalnie leciałem za tobą, prawda? Tylko jakby ja nie chodzę, tak jak ludzie chodzą. Jak przeszedłem moje reinkarnacje, w tamtej poprzedniej reinkarnacji byłem w grupie w Turcji, która zajmowała się lewitacją. Przez to w tym życiu miałem taki mały wypadek. Spadłem. No już tych prób nie robiłem. No to popełniłem jakiś błąd w sztuce, którą kiedyś się nauczyłem, ale nie uruchomiłem tego, zostawiłem to. Natomiast i po prostu prawdopodobnie tak postępuję, tak robię bardzo dużo kilometrów na rowerze, czy przygotowuję się do maratonu, 50 km na wiosnę. No. I jaki koniec był tego na wyspie? Na wyspie, że po prostu było tych mędrców, którzy się przedstawili, podziękowali za oczyszczenie tego centrum, ze względu na to, że w starszych latach, prawdopodobnie może teraz jeszcze, w Grecji zajmowałem się czarną magią.
I prawdopodobnie to złoże było zanieczyszczone i tak mnie wyselekcjonowano i mnie wysłano tam, prawda? Ja jestem zawsze pokorny sługą, zawsze słucham, chociaż mi się to nie podoba, bo muszę żyć albo w jakichś społecznościach, w jakich sytuacjach, które są dla mnie trudne, prawda? A na Dolnym Śląsku skarby te takie z II wojny? No, to można, natomiast po tych wszystkich takich sytuacjach, które się pokazały u Ciebie, pojawiło się tylko panów, którzy pokazali mapy, prawda, i tam na... Ja biorę głęboki oddech do tego, bo ja to prześwietlam, ja to widzę, że to jest nieczyste, albo to jest zabrudzone innymi istotami, czy czymś, mnie to nie interesuje. Niekiedy to tak biorę w przybliżeniu oka i mogę pomóc, ale nie chcę tego wchodzić w to, w takie sprawy. Czyli dlatego, że tam, gdzie zgromadzone są jakieś rzeczy, nawet wartościowe, to tam najczęściej jest dużo trupów. Negatyw, tak, oczywiście. Dużo negatywnej energii. Z mojego doświadczenia trzeba po prostu najlepszą formą oczyszczania to jest Agnihotra. Mam doświadczenie w tym, na to, że Agnihotra likwiduje wszystkie negatywne energie, jakieś tam niebezpieczne pleśnie, czy grzyby, czy jakieś tam... Miałem taki przypadek, to mogę opowiedzieć, że moja przyjaciółka miała kurniki z indykami i tam było 15 tysięcy w jednym budynku i główny weterynarz kazał zagazować całe stado. Więc to była jakaś zaraza, grzybica, coś takiego. Ja przez 7 dni paliłem Agnihotrę na zewnątrz i z tego 15 tysięcy 3 tysiące padło. Resztę żyje. Zdrowe. Mhm. No. A więc z tego doświadczenia wiem, że Agnihotra ma siłę, prawda? Natomiast też przywieziono mi człowieka, który był, tak powiedzieli, prawda, określenia to są różne, czy nawiedzony, czy tam diabeł w nim siedzi, czy cośkolwiek, prawda? No to ja go położyłem tam na ławce, na podwórku, przykryłem go kocami, godzinę paliła Agnihotrę. Człowiek się zmienił, jak sam słyszałeś, prawda, w komentarzu. Nikt go nie poznał. No. Czyli to coś z niego poszło sobie. Tak, to coś oczyściło się. Mhm. Może to urządzenie, co to jest? Jeżeli mamy małe dzieci, prawda, bo te olejki mają bardzo silne oddziaływanie. Kiedyś miałem noworodka, który był zarażony gronkowcem i pacierkowcem. Było trudno i wtedy matce dałem olejek, matka robiła inhalację. A więc parę kropelek na dłoń, prawda, jak maluch spał, to było, efekt był bardzo fajny. Natomiast to już jest coś lepszego, na to, że można zrobić albo małe pomieszczenie, albo można zrobić folię, można zrobić taki balon i to jest difuzor, który parują tutaj olejki, o widzę taki słupek, tak. Słupek olejku, który inhaluje i wtedy jest bardzo szybka reakcja, szczególnie chodzi o małe dzieci, prawda, i można szybko sobie... Czyli można sobie zrobić inhalację, będąc tak, w pomieszczeniu. Tak, zgadza się. Tak. Mhm. To tu się tutaj kapie pewne olejki i wtedy one ładnie tam widać. I pomieszczenie nasącza się tam, szczególnie jak się... Ja pamiętam, mój syn w pewnym okresie życia miał chyba 5 czy 6 lat, miał bardzo odporność zepsutą przez to, że jedna lekarka no, zalecała dużo antybiotyków wcześniej. No i inna taka rosyjska lekarka, która naturalnymi metodami leczyła, to ona zalecała właśnie olejki, inhalacje i bardzo szybko sobie odporność naprawił. Po paru tygodniach już nie chorował. Tak, tak. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie, bo też takie przypadki były, o wszystkie
pleśnie i grzyby w organizmie. To jest jedyny taki specyfik. Trzeba wykonać wodę, która będzie miała 2 pH. Mhm. Bardzo kwaśna. I to ten specyfik powoduje, że pije się taką wodę, to wszystkie zmiany skórne, jeżeli ktoś ma problemy ze skórą, to wszystko jest integrowe. Wszystkie inne to zastosować to, co jest skóra, to jest, nazywa się, nie jest to polski produkt, to jest z Rosji, nazywa się hydronium. To ja tam sprowadzam, żeby tam ktoś wiezie, to mi to przywiezie, prawda, i to bardzo pomaga na te wszystkie sprawy, które są związane z grzybicami czy pleśniami w organizmach. A jeszcze o tak, odnośnie skarbów, sobie przypomniałem, tu jest taka moneta, no. O tym opowiedz. No tak, wiecie, ja tam, znaczy nie chcę tam rozmawiać na takie tematy, ale po prostu wiem, że w którym miejscu, prawda, idę i po prostu tu trzeba kopnąć i tu wyciągnąć, prawda, i mam, no bo na pamiątkę mam monetę, prawda. No. I tam tych monet było dużo? No, było więcej. To jest 1907 rok, no. Kaiser, König, srebrna moneta. No. A jak to było z tym bursztynem? No bo po prostu to dostał się pod moje ręce. Ale dostałeś informację, że musisz pojechać nad morze, tak? No, ale nie wiedziałem. Ja nie mam informacji konkretnych. Mhm. Nie mam informacji konkretnych, ale zawsze słucham. No i pojechałem, prawda? Jeszcze były tu jakieś osoby. Pojechaliśmy, no i po wszystkich perypetiach, prawda? Teraz zrobiłem certyfikat na niego, więc jest według wiedzy i informacji tego Stowarzyszenia Bursztyniaków jest, ma kolor i ławicenie i tam struktury jest ładny, no, ładny, można powiedzieć w ten sposób. No. Dobrze, jeszcze na koniec taka rzecz mi się przypomniała. Są ludzie, którzy przechodzą proces 21-dniowy i pozostają na odżywianiu pranicznym, czy tam tylko pozostają na wodzie. I jest coś takiego, że ponieważ te osoby nie jedzą ciężkiego pożywienia, w związku z tym część ich osobowości znika. Tak. I czy to jest dobrze, czy to jest źle? Co na ten temat myśli? No. Bo niektórzy mówią, że no, zniknięcie duszy, bo tak to nazywają, czy zniknięcie osobowości, to jest, powoduje takie zagrożenie, że na miejsce tej duszy może wskoczyć inna dusza. Bo są technologie takich niegrzecznych ufolotków, którzy duszę mogą sobie podmienić. Nie? Będą tam. Natomiast przez to Kazimierz, jeżeli kogoś przygotowuje do takiego przejścia, to trwa około 1,5 roku i ja to skrupulatnie wszystko omawiam. Każdy temat, obojętnie co, natomiast osoba, która tu przejście, jeżeli ja uznam, że nie może jeszcze jechać do miasta albo tam, gdzie mieszka, to tu zostanie. Bez żadnych ograniczeń. Natomiast przez to, żeby wyeliminować te wszystkie czynniki, o których wspomniałeś, bo to naprawdę w tych czasach teraz jeszcze, gdzie cywilizacja się rozwija, to jeszcze bardziej nasila się manipulacja. Mhm. Bo my już jesteśmy tak jak ryba bez wody. Już chcemy dojść do źródła, już chcemy się rozwijać, już chcemy być prawdziwi, prawda? Już chcemy to, bo to już jest przesilenie tym fikcją, tym nieprawdziwym światem. Mhm. Przez to wszyscy już się mocno rozwijają, ale też, żeby nie zrobić, bo ktoś może zrobić prawo jazdy, ale nie będzie o tym jeździć, prawda? No to po co robić prawo jazdy? A więc lepiej dłużej pracować nad sobą,
i pod moją opieką, prawda, zaleceniami, wytworzyć sobie już ten tor, już tą drogę, ja mówię inaczej, autostradę do nieba, prawda, żeby być przygotowanym. Bo później jak ktoś przechodzi to i zwracają się do mnie osoby, prawda, że coś im się tam dzieje. Ktoś za mną chodzi. Coś mi tu nie pasuje. Waga mi spada, zamiast mi się stabilizować, prawda? Tu czuję jakieś kołatanie. I to są jakieś czynniki, które są niewłaściwe, prawda? A choć zrobili taki skok. No. Dobrze, to co jeszcze na koniec? No to na koniec jeszcze ten zaczarowany do tych wiedzy miłości, prawda? Żeby wszyscy, którzy będą chcieli ten zaczarowany dotyk miłości tknąć, prawda? To ja to nazwałem szkołę mistrzów. A więc każdy jest mistrzem, a więc każdy może w tej szkole mistrzów dać jakąś szkołę innemu mistrzowi. A więc jeżeli znajdą się takie osoby, to ja zapraszam i możemy zrobić coś większego niż tylko to, co dotychczas się dzieje. Czyli jakieś takie większe spotkanie. Tak. Na przykład. Dziękuję bardzo. Dziękuję.